Witam w serii Matma dla Humanów, czyli filmika, które pokazują, jak zdać maturę, nic nie potrafiąc. Ok, dzisiaj mamy zadanie pierwsze z matury majowej z 2015 roku. Mamy wskazać rysunek, na którym przedstawiono przedział będący zbiorem wszystkich rozwiązań tej oto nierówności. Ok, zacznijmy od przepisania jej. No i oczywiście nierówność jest dość prosta, wystarczy zrobić takie działanie, które pozwoli nam na zostawienie x-a w środku samego. Tym działaniem jest oczywiście dodanie trójstronnie jedynki. Zwróćmy uwagę, że musimy ją dodać do wszystkich z tych trzech stron, czyli minus 4 plus 1 to minus 3. Tu nam się oczywiście minus 1 kasuje, a tu z kolei 4 plus 1 to 5. Możemy to oczywiście narysować. X ma być jednocześnie większy bądź równy od minus 3. Czyli kolorujemy, no ale nie może być też większy bądź równy od piątki. Czyli równy akurat może być, czyli piątka jest zamalowana. No i w zasadzie tutaj już zadanie jest gotowe. Wychodzi na to, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C. Ok, no ale zastanówmy się, jeśli z jakichś przyczyn nie potrafimy tej nierówności rozwiązać, czy można sobie poradzić inaczej bez rozwiązywania tego? Oczywiście można. Wystarczy zauważyć te podpórki, one dają nam zamalowane kropki na tych rysunkach. One są, jak widać tutaj w odpowiedziach C i D, czyli odpowiedzi tutaj A i B odrzucamy ze względu właśnie na brak zamalowania tych kropek. No okej, zatem pozostaje nam wybór, czy jest to odpowiedź C czy D. Oczywiście zakładamy, że nie wiemy na razie, że odpowiedź C jest poprawna. W tym celu wystarczy wskazać liczbę, która znajduje się w zbiorze C, a nie ma jej w zbiorze D. Taką liczbą mogłoby być czwórka lub piątka, lub odwrotnie, wskazać liczbę, która znajduje się w rozwiązaniu w odpowiedzi D, a nie ma jej w odpowiedzi C. Taką liczbą może być na przykład minus czwórka albo minus piątka. Ok, więc sprawdzamy, co się dzieje, jeśli w miejsce x powędruje czwórka. Rzucamy czwórkę w miejsce x, czyli w środku mamy 4 minus 1, resztę przepisuję. 4 minus 1 to 3. No i jak widzimy, jest jak najbardziej w porządku, czyli ta odpowiedź C jest z pewnością odpowiedzią poprawną. Dla już upewnienia się na absolutnie 100% możemy podstawić odpowiedź D, w sensie tą minus czwórkę z odpowiedzi D. No i tutaj powinniśmy dojść do sprzeczności. Zobaczmy, co się będzie działo, czyli w miejsce x wędruje minus czwórka, w środku mamy w tym momencie minus piątkę, no i widzimy już, że po lewej stronie, o, w tym miejscu mamy do czynienia ze sprzecznością, ponieważ minus piątka